Witajcie poddani, dziś postanowiłam nagrać o Patryk Dżugan i Klali. Otóż zacznę od tego, że Klali to jakaś zwykła oszustka. Boże, ona jest chora, przecież ona używa programów do Fame, ale dziś ja zgłosiłam do moderacji. Mam nadzieję, że dostanie banę oszustka. A Patryk Dżugan nęka moja wspaniałą kochaną Jukiś jak on śmie on jest chory na głowę i mnie wszędzie zablokował i nasyła na mnie swoich przyjaciół by mnie nękali ale jego BFF są bardzo fałszywe pomogli mi pisać do jego szkoły. Te dziecko jest jakieś chore na głowę i powinno się leczyć w dodatku chwali się że pali papierosy i pije alkohol a ma 15 lat. To jest w Polsce nielegalne, mam niedługo zamiar to zgłosić do opieki społecznej, ale wy możecie za mnie. Dodam do tego, że jest on bardzo biedny i mieszka na wsi o nazwie Modniczka i ma iPhone 6, który jest z 2014. No tragedia, jak można być tak biednym jego szkoła wyświetla się na ekranie. Adres szkoły jest zakryty, ale jak wyszukacie w Google to będziecie mieć adres szkoły i jej e-mail i stronę więc możecie pisać również jak wpiszecie w Google Patryk Dżugan to powinno wam wyjść jakieś główne z tenisa bo on w to coś się bawił w 2017 chore. Dobrze więc jak już wiemy Klali i Patryk Dżugan to są szmaty i są siebie warci ostatnio odkryłam, że są w związku i spodziewają się dziecka ale ukrywają to żeby nie zepsuć reputacji dla Klali ten zjebek Patryk Dżugan ostatnio mi jeszcze wziął z mojego konta do ładowanie VIP. Złodziej pierdolony, a i zapomniałam poddani wam powiedzieć, że Patryk Dżugan to X-Max jakbyście o tym nie wiedzieli ok to już na tyle kocham was papapapapa. Pa, 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 pa.